Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, po raz kolejny otrzymujemy bardzo piękne słowa, których Chrystus pokazuje nam, że jest drogą, prawdą i życiem. Mówi nam, że jest drogą, prawdą i życiem. Ta Ewangelia zaczyna się od ważnych słów. Niech się nie trwożą serca wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. Rzeczywiście, gdy patrzymy na naszą rzeczywistość, nawet nas, którzy formujemy się, mamy tyle różnych spotkań formacyjnych, przeżywamy rekolekcje, seminaria, a jednak to nas nie chroni przed różnego rodzaju lękami, które przeżywamy na co dzień. Czasami rzeczywiście trudno przed nimi gdzieś się uchronić, bo to jest nasze życie. Te lęki wynikają z troski o innych czasami. Jest teraz czas przeżywania matur, więc ci, którzy mają dzieci, troszczą się, myślą, lękają się, czy dzieci dobrze zdadzą te matury. Ktoś doświadcza, czy dowiaduje się o jakichś słabych wynikach, zaczyna myśleć, lękać się o swoją przyszłość, o swoje życie, może o swoich bliskich. Te lęki wynikają też z naszej codzienności. Może to są lęki o pracę, o troskę o rodzinę, o trwałość tej rodziny, gdy pojawiają się jakieś kryzysy. I właśnie w tym kontekście tych różnych lęków, niepokojów, jakichś zmartwień, przychodzi Chrystus z tymi pięknymi słowami: Niech się nie trwożą serca wasze. Czyli też te słowa, które Jezus często powtarzał, powiedział je, kiedy po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom: Nie lękajcie się. To jest ten pierwszy przekaz, który chce nam zostawić, byśmy nie byli ludźmi przepełnionymi lękiem.
Ten lęk za bardzo pojawia się wtedy, kiedy my za bardzo skupiamy się na tej rzeczywistości tu i teraz. A dalej właśnie w Ewangelii Jezus mówi: w domu Ojca mego jest mieszkań wiele. To piękne sformułowanie, dom Ojca. Moi drodzy, słowa Jezusa mają nam pomóc urzeczywistnić, czy mają nam pomóc przypomnieć sobie też cel naszego życia. Nie możemy się zatrzymywać tylko tu i teraz, ale warto może sobie przypomnieć albo zadać pytanie, dokąd zmierzam. To jest pytanie bardzo kluczowe. Wyobraźmy sobie taką sytuację, taką scenę. Uczestniczymy w zawodach sportowych, na przykład niech to będzie maraton. Biegniemy, jesteśmy zmęczeni, wiemy, że ten pełny maraton to ponad 42 km. Ale jesteśmy na pierwszym miejscu, gdzieś dalej odstawiliśmy pozostałych zawodników. Biegamy na metę, zwyciężamy, ale okazuje się, że na mecie nikt nas nie wita, nie gratuluje, nikt nie wręcza medalu. Można powiedzieć, bieg, zmęczenie, trud, bez sensu, bez celu. Ale to jest właśnie obraz naszych zmagań, tych takich zmagań codziennego dnia, jeżeli zabraknie w nich Chrystusa i tej świadomości, dokąd tak naprawdę zmierzam. A właśnie tym celem jest dom mojego Ojca. A Jezus nam daje obietnicę, że tam na nas czeka. I to jest niezwykły obraz dający wiele nadziei, pomagający nam przezwyciężać nasze lęki. I takie obrazy też możemy przeżywać. I jeden z nich chcę wam zasygnalizować. A wiąże się też z takim przeżyciem, które miałem jako kleryk, kiedy dwukrotnie wędrowałem na Jasną Górę. Mimo że wtedy byłem jeszcze dużo młodszy, to jednak już po pierwszym dniu pielgrzymki, po kilku kilometrach, miałem podbite stopy, więc ból bardzo duży. Mimo starań pielęgniarek wieczorem, następnego dnia ten ból dalej się wzmagał. Więc takie 3 dni pielgrzymki były bardzo trudne. Potem już troszeczkę nogi się przyzwyczaiły, ale dalej było zmęczenie, był trud. Jednak to wszystko znikło w momencie, kiedy pojawiliśmy się już na wałach jasnogórskich, gdy byliśmy tak bardzo blisko celu. I ta świadomość, że tam na nas czeka nasza Matka Maryja. Radość, która jest nie do opisania. Trudno ją wyrazić też słowami. Myślę, że kto był na pielgrzymce, kto tego doświadczył, to właśnie wie, o czym teraz mówię. I to jest właśnie to przeżycie tutaj na ziemi, takiej niezwykłej radości, kiedy wiem, że cel mojego wędrowania, trud, który poniosłem, jest owocny, że przynosi piękne owoce, że tam na końcu czeka ktoś, kto mnie kocha, ktoś, kto jest dla mnie bliski. I teraz wyobraźmy sobie właśnie ten moment, kiedy zbliża się cel naszego życia tutaj na ziemi, kończy się ten cel i osiągamy niebo. Jak wielka radość będzie właśnie tam, w tym miejscu, którym czeka na nas Pan Bóg. Dlatego postarajmy się spojrzeć może na nasze życie, na nasze starania, naszą formację. Nasze życie, które teraz przeżywamy, w tym momencie, w którym, bracie i siostro, jesteś teraz, może właśnie przeżywasz też jakiś lęk, obawy, wiele rzeczy cię może niepokoi albo frustruje. Może spojrzyj właśnie w tej perspektywie. Przecież tu i teraz to nie jest najważniejsza rzecz. Ona jest oczywiście bardzo ważna, bo to, jak przeżywamy naszą codzienność, nasze życie, będzie też nam pomagało osiągnąć niebo. Ale w jaki sposób najpełniej osiągnąć? Chociażby pięknie to podpowiada ksiądz święty Jan Bosko, umierając, kiedy zadano mu pytanie, jakie dziedzictwo, jaki przekaz chce przekazać swojej młodzieży, żeby osiągnęła cel, osiągnęła niebo. Powiedział bardzo prostą rzecz. Oddawać chwałę Matce Najświętszej i często przystępować do Komunii Świętej. Moi drodzy, my mamy w naszej wspólnocie, ale też nie tylko we wspólnocie, w Gloriosie, ale przede wszystkim w Kościele, te piękne dary, o których mówi nam Bóg. Przede wszystkim tym darem, którym sam jest Jezus,
tym darem, o którym dzisiaj w tej Ewangelii nam przypomina. Ja jestem z wami. Ja jestem waszą drogą, prawdą i życiem. Ustawmy więc naszą nawigację serca właśnie na ten kierunek, na niebo i podążajmy za Chrystusem, naszą drogą, prawdą i życiem. Amen. Pozdrawiam was serdecznie. Szczęść Boże.